Witamy cię Sylku serdecznie. Akurat tak się zdarzyło, że rozmawiamy o Maji Włoszczowskiej. Słyszałeś o tym wypadku. Witamy cię serdecznie. Tak, słyszałem, zresztą sama mi też wysłała SMS-a i napisała, że tak się rozwaliła, że nie wystartuje niestety, czy nie wystartowała już w tym momencie. No, akurat połączenie nastąpiło, kiedy dyskutowaliśmy o tym feralnym kamieniu, a z tobą oczywiście o kamieniach nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o górach, które czekają w drugim tygodniu. Tak szybciutko przypomnieliśmy sobie, jak wygląda ta trasa WLT w następnym tygodniu i rzeczywiście to jest duża dawka podjazdów, a co się wiąże, duża dawka pracy dla ciebie. Mam taką nadzieję, że będę w stanie wykonać tą pracę i że Iwan Basso będzie walczyć, będzie stać go na walkę tutaj z najlepszymi w górach. Tego życzę sobie i życzę jemu. Sylwek, tak narzekałeś na tą Holandię, Belgię i przyjechaliście do Hiszpanii i co, pogoda taka sama? Troszkę się z was na Holandię, ale tak, ale obiecałem sobie, że w Hiszpanii nie będę narzekać ani na gorąco, ani na deszcz, ani na nic takiego, prawda? Miałem najbardziej na myśli to, że w Holandii jednak specyfika ścigania jest bardzo inna, bo te drogi są troszeczkę inne, jest dużo właśnie jakiegoś tam bruku, kostki brukowej, drogi są węższe, mnóstwo tych różnych rond, skrzyżowań, no całkowicie inne ściganie, prawda? A na Vuelcie to co znajdziemy, to po prostu jesteśmy na Vuelcie, jesteśmy na Vuelta Hiszpania, czyli to wszystko co znajdziemy w Hiszpanii jest częścią Vuelty, prawda? A Holandia jakoś tak nie za bardzo mi pasowała do Vuelta Hiszpania. No a jakby się wyścig nazywał Vuelta a Holanda Hiszpana, to by było wszystko okej. To by było wszystko okej, jak najbardziej, bo wtedy jestem przygotowany na to, że jadę na wyścig dookoła Holandii i Hiszpanii. Dobrze. A powiedz Sylwek, jak ci się przejechało ten pierwszy tydzień, jak się czujesz przed górskimi etapami? Dobrze, powiem, że właściwie chyba taki pierwszy raz myślę, że jadę w wielkim turze, gdzie ten pierwszy tydzień, 7 etapów jakby nie było dzisiaj już za mną, przejechałem dosyć spokojnie, bez jakiegoś tam większego wysiłku, bez większych problemów. Patrzę bardzo optymistycznie na kolejne etapy. A jak ci wyglądają pozostali zawodnicy? Kogo byś dzisiaj, tak jeszcze zanim nam się skończy czasówka, obstawiał i do zwycięstwa dziś, i do walki w generalce? Nie, ja myślę, że faworyci pozostają cały czas ci sami, bo nie było gdzie zbytnio się odkryć czy swoich sił, słabości. Ja myślę, że dużo więcej będzie można powiedzieć, nie ja myślę, tak będzie, dużo więcej będzie można powiedzieć po jutrzejszym etapie. Dzisiaj bardziej czasówka dla faworytów, to znaczy dla specjalistów, prawda? Chociaż no wiadomo, tak jak Sanchez, Valverde są dobrze przygotowani na Vuelcie i znakomicie jeżdżą czasówki na Vuelcie. Tak więc no mówię, no dzisiaj przede wszystkim specjaliści, Miller, który właśnie prowadzi, czy Cancellara, a jutro zobaczymy, kto jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany do tegorocznej Vuelty i kto może walczyć o zwycięstwo w Madrycie. Powiedz Sylwek, czy ci faworyci patrzą na te sekundy, które dzisiaj mogą ich dzielić po czasówce? Czy to jest tylko ważne, jeśli chodzi o klasyfikację generalną? Czy też świadczy o możliwościach kolarzy? Jest bardzo ważne. Przede wszystkim myślę dla psychiki. Patrzę tak troszeczkę na Iwana, który naprawdę przygotowuje się bardzo również do czasówki, rozgrzewa się, jedzie zawsze zobaczyć trasę i zależy mu na każdej sekundzie. Widziałem jak w Rzymie, czy nawet na pierwszej czasówce we Włoszech, na Giro Italia, tak samo patrzył na to, gdzie stracił i liczył te sekundy. Kurczę, gdybym tutaj te 2-3 zakręty inaczej wszedł, bo patrzył jak inni wszedli, weszli w te zakręty, to nie straciłbym tutaj 10-12 sekund. Więc oni liczą te sekundy. Sekundy są bardzo ważne, bo nieraz widzieliśmy, że w klasyfikacji generalnej, że wyścig można przegrać czy wygrać kilkoma sekundami, albo stanąć na podium, czy nie stanąć tam właśnie o kilkanaście sekund. Więc myślę, że nie można nigdzie tracić tych sekund i nawet wczorajsze te sekundy, kto przyjechał ze stratą 6-9 sekund, no to już się wkurza tam troszeczkę, że głupio uciekły te sekundy. Iwan Basso, nie wiem czy oglądasz, masz podgląd? Widzę teraz no, właśnie. No jednak traci sporo, mniej więcej taki czas, a nawet nieco gorszy niż Valverde na razie, więc Evans faworytą ucieka. Evans ucieka faworytom i jestem sędziew jak pojedzie po górach. Jakoś nie widzę go, no
sensie, nikt nie zdejmuje. Choć miły jest chłopak przecież, prawda? Tak, 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 tylko że Evansa ciężko zerwać, ale też ciężko, żeby Evans atakował skutecznie pod górach. Jakoś nigdy go nie widziałem takim i mam nadzieję, że takim pozostanie, czyli będzie wśród najlepszych, ale mam nadzieję, że nie będzie stwarzał jakiegoś konkretnego zagrożenia. Sylwek, ale Basso też nie jest z tych atakujących. Basso też nie jest z tych atakujących 3 lata temu, a ja bym powiedział, czy 2 lata temu, ale przecież na Giro Italia nikt nie skakał tak dużo jak Iwan Basso, prawda? Tak. Pod górę. Tylko sam wiesz, jeżdżąc, jakie to są ataki. To jest takie podkręcenie tempa, to nie są takie ataki typowego górala, który skacze i odjeżdża. Tylko jest to bardziej takie podkręcenie tempa i reszta zostaje, albo nie. Chyba, że nam jutro już to pokaże. No tak, ja mam nadzieję, że to jutro pokaże, że będzie w stanie atakować. Przy czym Iwan Basso nigdy nie był i nie będzie typowym góralem. To nie jest Roberto Eras, czy to nie jest Leonardo Piepoli, którzy po prostu wstają w pedały i cały czas w pedałach i skaczą i poprawiają. Iwan lubi bardzo duże, ale równe tempo. No tak, opowiadałeś o tych góralach, od razu o tobie też pomyślałem, bo ty jeździsz podobnie. Jeżdżę podobnie i dlatego bardzo dobrze mi się jeździ z Iwanem, bardzo dobrze mi się na niego pracuje i może dlatego on chciał mnie na Giro Italia i na tegoroczną Vuelta koło siebie. No i na przyszłoroczny tour, ale tak daleko jeszcze nie wybiegajmy. Powiedz Sylwek, jakaś taktyka na ten jutrzejszy etap? Rozmawialiście już o nim, jakoś się do niego specjalnie przygotowujecie, czy po prostu, no tak jak zwykle, do tych ostatnich gór i potem po prostu coraz mocniej? Tak, ja myślę, że w ogóle to jest pierwsza meta pod górę na tegorocznej Vuelcie i ciężko, żebyśmy już zakładali jakąś taktykę, bo no nie wiadomo tak do końca, jak się Iwan czuje, nie wiadomo do końca, jak ja się czuję, nie wiadomo do końca, jak inni się czują przede wszystkim. Jakie siły drużyn, kto przejmie na siebie inicjatywę jutrzejszego etapu, kto naprawdę będzie chciał jutro walczyć. Więc ja myślę, że poczekajmy, niech minie ta niedziela i wtedy będzie jaśniejsza cała sytuacja i będziemy mogli jakąś taktykę układać na kolejne etapy. Przy czym jutrzejszy etap dosyć specyficzny, bo jest na wymęczenie. Generalnie wszyscy myślę, że dojadą do ostatniego podjazdu już zmęczeni. To 8 górskich premii w sumie. Tak, już znam ten etap doskonale z 2004 roku i powiem szczerze, że nie dojechałem do ostatniego podjazdu z pierwszymi, bo po prostu nie miałem siły i odpuściłem dużo wcześniej, tak więc po prostu taka selekcja naturalna. Pamiętam jak dziś, że na tym etapie ludzie odbijali po prostu dwóch, trzech, co jakiś tam chopek, co mały podjazd, co chwilę ktoś odbijał, bo naprawdę etap na wymęczenie i podobnie będzie jutro, tak więc wszyscy dojdziemy do tego ostatniego podjazdu długiego, może nie zbyt ciężkiego, ale mówię, no, zmęczeni i... No ale Sylwek, mam nadzieję, że jutro w takim razie ty powiedziałeś, wszyscy dojedziemy, więc rozumiem, że ty też dojeżdżasz jutro do ostatniego podjazdu z najlepszymi i tam dopiero z Basso zaczynacie robotę. Nie, ja wierzę w swoje możliwości, prawda, i jego, to więc tutaj jestem spokojny. Praca pracą, ale coś byś mógł utargować też dla siebie. Jest taka możliwość, to już nie mówię o tym 14 miejscu w klasyfikacji generalnej, które jest rekordem Polski, jest rezultatem do pobicia, no ale marzyłoby się jakiś etap na wielkim turze. Na razie tylko 2 Polaków wygrywało, Zenon Jaskuła w Giro d'Italia, przepraszam, w Tour de France i Leszek Piasecki w Giro d'Italia. To są dwaj zwycięzcy etapowi z Polski na wielkich turach. Nie, no to ja mam nadzieję, że dołożę tutaj jakieś zwycięstwo i na Vuelcie, prawda? Życzę sobie tego. Tak, nie, założenie jest takie. Wygrałem pod Mont Ventoux i od razu sobie myślę, dlaczego by nie można było wygrać jakiejś mety pod górę na Vuelcie. Też sobie tak ja wierzę, że ja wierzę, że mnie na to stać, bo ile dawniej mogłem marzyć o jakimś tam zwycięstwie pod górę z najlepszymi, o tyle teraz patrzę na to dużo pewniej i wiem, bo widziałem, że mnie na to stać, więc w dobrych okolicznościach i jakieś tam troszeczkę szczęściu, wiem, że mogę wygrać jakiś etap. Dlaczego nie? Jeszcze jedno pytanko, bo w połowie Vuelty miałeś zadecydować, czy startuje z Mistrzostwach Świata. Czy już masz jakieś przemyślenia na ten temat? No, mam jeszcze ze 3-4 etapy do połowy, prawda? No, ale już powinieneś się zbliżać, jak w pomysłowym Dobromirze powinno ci coś tam już pukać do głowy. Jechać, nie jechać? Nie, no się źle nie czuję, więc ja myślę, że wystartuję, jeśli nikt się z PZKOL-u nie rozmyśli, tak więc... No,
Prezes na pewno słucha, bo dzisiaj sobota, pogoda w Polsce też taka nie najlepsza. Piotrek Wadecki także słucha, więc mamy pierwszą informację od Sylwestra Szmyta, że jest bardzo blisko już do Mendrisio. Ale jeszcze 3-4 etapy sobie daje. Ja myślę, że tak, bo mówię, zobaczymy jak te pierwsze górki pójdą. Nie chciałbym stanąć na starcie w Mendrisio nieprzygotowany czy jakoś wyjątkowo zmęczony. No ale wszystko wskazuje na to, że powinienem wystartować. No to w takim razie dziękujemy ci bardzo, życzymy, trzymamy kciuki jutro. I żeby cała, ja od siebie życzę, żeby cała Vuelta układała ci się pod górę. Dziękuję bardzo. I żebyś zawsze, był przed tym ostatnim podjazdem. Trzymaj się, Sylwek, dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.